Szczęść Boże, Maria Kaliściak, zapraszam na prognozę pogody. Na zachodzie Europy układ wysokiego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem, w tym również nad Polską, niże z frontami, przez które do kraju napływać będzie chłodna i wilgotna masa powietrza. Dziś najwięcej słońca w południowej i zachodniej części kontynentu. Nad pozostałym obszarem dużo chmur z opadami deszczu i lokalnymi burzami. W Skandynawii i Rosji prognozowany śnieg, a w środkowej części Europy silny i porywisty wiatr. Najniższa temperatura w Moskwie i Warszawie 7 stopni, najwyższa zaś w Rzymie i Marsylii 24. A w Polsce na słońce mogą liczyć mieszkańcy centrum oraz zachodnich regionów. Tam będzie najmniej chmur i również najwyższa temperatura 9-10 stopni. Chłodniej na wschodzie i południu 6-7 kresek. W tej części kraju przewidywane również opady deszczu i mrzawki. Na Podkarpaciu i w Małopolsce w pierwszej części dnia niewykluczony śnieg. Powieje dość silny, a okresami nawet porywisty wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie spadnie i wyniesie 1005 hektopaskali. I już teraz więcej szczegółów w przeglądzie regionów. Zapraszam.